Cześć, witajcie na kanale Bricks by Raf. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pociągach, konkretnie o tym nowym pociągu, pociągu pasażerskim, ekspresie pasażerskim, numer 60337. Wyszedł właśnie teraz w czerwcu. Jest on następcą tego, nie wiem jak to powiedzieć, ale nie najpiękniejszego żółto-granatowego pociągu. Ja osobiście posiadałem ten czerwony, wcześniejszy jeszcze, i on był jeszcze w miarę spoko. Natomiast te odlewy w tym żółtym, to, co teraz LEGO przygotowało, wraca na dobre tory. Oczywiście ja już pociąg zbudowałem. On przychodzi z torami. Dostajemy całkiem sporo torów, jak zwykle zresztą w pociągu pasażerskim, ale ja ich tutaj Wam nie pokażę, bo mam je już rozłożone. Są tutaj rozłożone, zaraz zobaczycie, jak ten pociąg jeździ. Z racji tego, że miałem wcześniejszy pociąg i jeszcze miałem kilka torów, tych torów mam więcej, więc zrobiłem sobie dosyć pokaźny tor przejazdowy, tor testowy tak naprawdę. Jeżeli chodzi o sam pociąg, jest piękny, naprawdę jest piękny, nie ma odlewów, jest zbudowany z części, znaczy ma odlewy, w sensie ma kilka elementów, które mogą być z jeszcze mniejszych części, ale jest naprawdę dobrze, jest całkiem fajnie, jeżeli chodzi o kolorystykę, bardzo ładne kolory, mnie osobiście się całkiem ten pociąg podoba. A, jeszcze zanim o pociągu w detalu, razem z instrukcją dostajemy taką karteczkę. Karteczka informuje nas o tym, że LEGO przechodzi na opakowania papierowe zamiast tych plastików, które ma. I może się zdarzyć tak, że część zestawów będzie mieszana, to znaczy będziemy dostawać troszeczkę papierowych, troszeczkę tych starych, szeleszczących, plastikowych opakowań na klocki. Więc myślę, że ten etap przejściowy jeszcze trochę potrwa. Fajnie, że już jest taka informacja, to znaczy, że LEGO się za to zabiera całkiem poważnie. Ale wracając do pociągu, dostajemy dwa fajne wagony, poza tym oczywiście pierwszym, który jest lokomotywą. Dostajemy tak naprawdę wszystkie elementy, żeby on nam jeździł, oprócz baterii, które sobie musimy kupić w sklepie, ale dostajemy silniczek, dostajemy ten hub, także tak samo pilota, także mamy tak naprawdę wszystko, żeby dobrze się bawić. Jeżeli chodzi o dwa wagony, pierwszy wagon to tak jakby wars, bo mamy w nim panią, która sprzedaje croissanty i miejsce dla niepełnosprawnych. Te wnętrza są takie, powiedziałbym, dosyć ubogie, no ale ze względu na szerokość pociągu, wiecie jak to jest, nie możemy sobie pozwolić tutaj na nie wiadomo co. Kolejny wagon to wagon z miejscami na rowery i te rowery naprawdę wchodzą i mamy rower, który tutaj wchodzi do środka i to jest fajne. No i normalne miejsca siedzące. Poza tym dostajemy też taki jakby mini dworzec. Pani tutaj, dziewczynka sobie tutaj czeka na przyjazd pociągu. Ten dworzec wpina się oczywiście w same tory. Ja nie będę Wam już tego pokazywał, bo troszeczkę kończy mi się czas, ale chciałbym Wam powiedzieć, że ten pociąg będzie wykorzystany do moich warsztatów już za tydzień w nowej stacji w Pruszkowie, bo będziemy właśnie zajmować się pociągami, będziemy budować krainy, przez które ten pociąg będzie przejeżdżał, więc myślę, że czeka nas sporo ciekawej zabawy. Co jeszcze jest fajne w tym pociągu, o czym zapomniałem powiedzieć, teraz mi się przypomniało, że ten pociąg ma światła i te światła świecą, więc to też jest bardzo fajne. I można go połączyć z drugim takim pociągiem, obrócić go i mamy takie jakby pendolino, tylko zielone. Dostajemy całkiem sporo minifigurek, bo 6 i one są naprawdę bardzo ciekawe. A teraz zobaczcie sami, jak ten pociąg wygląda w detalu.
Pamiętajcie też o jednym. Dalej trwają castingi do trzeciej edycji LEGO Masters. To jest naprawdę niesamowity program i jeżeli chcecie zmienić swoje życie, to weźcie w nim udział. Jeżeli nie zmienicie swojego życia, to będziecie mieli okazję budować z 2 milionów klocków. Taka okazja nie zdarza się nigdy, więc naprawdę zróbcie to. Nie zastanawiajcie się 2 razy, bo to jest fantastyczne móc uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. Ja absolutnie nie żałuję tego, że wziąłem udział w pierwszej edycji. Trzecia edycja na pewno zapowiada się fantastycznie, więc do zobaczenia na castingach. Okej, odjeżdżam. Czas na mnie, mam bilet. Donikąd. Więc skończymy. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Jak Wam się podoba ten pociąg? Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!